Serdecznie witam zaproszonych gości. Witam pana Tomasza Kosowskiego, zastępcę prezydenta miasta. Dzień dobry. Pana Karola Dergulę, sekretarza miasta. Witam. Ślubuję jako radny Młodzieżowej Rady Miasta Zamość pracować dla dobra i pomyślności młodzieży i miasta Zamość. Działać zgodnie z prawem, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił do wykonywania zadań rady. Ślubuję. Dziękuję bardzo. Teraz już poślubowanie jesteście pełnoprawnym radnym Młodzieżowej Rady Miasta. Wasze pomysły, raz, żeby było ich jak najwięcej, a z drugiej strony, żeby też były do zrealizowania, czyli były takie, które są realne, bo to jest bardzo ważna rzecz i dzisiaj niestety coraz dalej od tej realności odchodzimy w Polsce, czy w ogóle w Europie, więc tak naprawdę bardzo byśmy chcieli, jako młodzi ludzie, żebyście wskazywali czy Państwu radnym, czy prezydentowi, czy naszym jednostkom, w którym kierunku miasto z Waszej perspektywy powinno się rozwijać, w którym kierunku powinno iść i czym mamy się zajmować. Po odrzuceniu kartki do głosowania protokół nr 1 Komisji Skrutacyjnej Młodzieżowej Rady Miasta Zamość z przeprowadzonego wyboru na przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Zamość z dnia 5 kwietnia 2013 roku. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów. Wojciech Łoś 20 głosów. Adrianna Pilipczuk 6 głosów. Biorąc pod uwagę ilość otrzymanych głosów przez poszczególnych kandydatów, Komisja Skrutacyjna informuje, że przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta został Wojciech Łoś. Nazywam się Wojciech Łoś, zostałem wybrany przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Zamość. Do tej pory pełnię funkcję przewodniczącego samorządu uczniowskiego drugiego ELO. Wspólnie z kolegami ze szkoły stwierdziliśmy, że należy powołać młodzież, reaktywować do życia Młodzieżową Radę Miasta. Udało nam się to zrobić, robiliśmy to już. Nasze spotkania pierwsze zaczęły się w listopadzie. W tej chwili to takie nasze ukoronowanie, pierwsza już inauguracyjna sesja. Efekty są powoli widoczne, a przynajmniej mamy taką nadzieję. Jeśli chodzi o pomysły na działanie Młodzieżowej Rady, pierwszym takim naszym projektem, dużym może porywamy się z Motyka na Księżyc, ale może nie. Chcemy zrobić wymianę młodzieżową z jednym z naszych miast partnerskich. Szukamy grupy docelowej, jedną znaleźliśmy. Może nam się to uda, miałoby być to finansowane z programu Młodzież w Działaniu. Tak więc miasto nie musiało do tego zbyt wiele dokładać. Mam nadzieję, że ten pomysł okaże się przychylny władzom i uda nam się go zrealizować.